Szanowni Państwo, jest oczywistością, kiedy powiem, że ostatnie tygodnie wyzwoliły w nas dużo dobra. Pomagamy ludziom, którzy uciekli ze swoich domów, uciekli ze swojego kraju. No, dzielimy się pieniędzmi, ubraniem, żywnością, a nawet mieszkaniem. Żeby komuś pomóc, trzeba też zrozumieć drugiego człowieka. Wiele z nas ofiaruje swój czas, angażując się w różnego rodzaju wolontariat i to jest bardzo piękna postawa. Ale czy to wystarczy? Myślę, że nie. Idzie też o to, by zrozumieć drugiego człowieka, który do nas przychodzi po pomoc. Zrozumieć nie tylko jego język i stan psychiczny, ale przede wszystkim zrozumieć jego duszę. Co my wiemy o Ukrainie? Co my wiemy o duszach tych ludzi, którzy biorą od nas chleb, pieniądze albo mieszkają w naszym domu? No wiemy tyle, że mogą być prawosławnymi. Wiemy, że w Ukrainie jest kilka obrządków. Ale czym one się różnią? Na czym polega pobożność Ukraińców? Czy ich wiara różni się od naszej? Czy w ogóle się różni? Dlatego to dzisiejsze spotkanie duchowości dla Warszawy zatytułowane Zrozumieć ducha Ukrainy. Zrozumieć po to, aby, moi drodzy, aby pomagając nie urazić już skrzywdzonych. Aby nie dodać im przykrości swoim zachowaniem albo po prostu swoją ignorancją. I są z nami dzisiaj goście, którzy pomogą nam może poszerzyć nasze horyzonty, nasze postrzeganie po to, abyśmy byli bardziej delikatni i współodczuwający. Czasem właśnie to współodczuwanie jest ważniejsze niż dawanie rzeczy materialnych. Być człowiekiem, być przy człowieku, człowiekiem. Rozpoczynając to nasze spotkanie, poproszę teraz siostrę Judytę o przedstawienie naszych gości. Bardzo proszę, siostro Judyto. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. I prelegenci, którzy dziś są z nami obecni, są specjalistami w dziedzinie Kościoła Wschodniego, kultury, sztuki, liturgii wschodniej. Pierwszy prelegent to biskup profesor doktor habilitowany Michał Janocha, bardzo dobrze nam znany biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, teolog, profesor historii sztuki, kierownik Katedry Historii i Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales w Komisji Speculum Byzantinum. Zainteresowania naukowe naszego prelegenta koncentrują się wokół historii sztuki, tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej wschodu i zachodu, a także teologii kultury, historii, sztuki, liturgii, teologii ikony, co potwierdzają liczne publikacje na ten temat. Przez wiele lat organizował wyjazdy naukowo-dydaktyczne śladami wschodu i zachodu, więc nie tylko teoria, ale również praktyka. Uczestnikami tych wyjazdów byli studenci oraz klerycy. Jest laureatem licznych nagród. Witamy bardzo serdecznie księdza biskupa. Nasz drugi prelegent, ksiądz doktor habilitowany Marek Blaza, profesor Akademii Katolickiej Collegium Bobolanum w Warszawie, jest jezuitą, doktorem habilitowanym nauk teologicznych, specjalność teologia ekumeniczna, wykładowcą teologii ekumenicznej, dogmatycznej w naszej uczelni,
Akademii Katolickiej w Warszawie, również wykłada na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim, Seminarium Grekokatolickim we Lwowie w Ukrainie, Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów, wykładowcą filozofii współczesnej kultury chrześcijaństwa w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Również autor licznych artykułów, publikacji z dziedziny teologii i liturgii, zwłaszcza dotyczących kościołów wschodnich, zarówno katolickich, jak i prawosławnych. I co ciekawe, ojciec profesor jest birytualistą, czyli posługuje nie tylko w rodzinnym rycie łacińskim, ale również w rytach bizantyjsko-ukraińskim i bizantyjsko-rumuńskim. A zatem mamy tu przed nami specjalistów zarówno w teorii, jak i w praktyce, w tematyce związanej z chrześcijańskim wschodem. I zanim przekażę głos prelegentom, bardzo serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa aktywnego w naszym spotkaniu. Można w trakcie wykładu zapisywać pytania do naszych prelegentów, które później w miarę możliwości po prelekcjach będą odczytane. Bardzo proszę o pierwszy wykład. Witam Państwa, szczęść Boże. Tak się umówiliśmy z ojcem profesorem, że ja spróbuję przedstawić w ogromnie szkicowym zarysie historię tysiąclecia ponad chrześcijaństwa i Ukrainy w perspektywie widzianej przez pryzmat dzieł sztuki, bo one dają głębszy wgląd w istotę sprawy, a ksiądz profesor powie bardziej o współczesności, aspektach duszpasterskich, o tej całej złożoności wyznaniowej, o której ksiądz rektor wspomniał na początku. Na plakacie znalazła się słynna oranta Sofii Kijowskiej, która ma już ponad 9 wieków. Jedno z największych arcydzieł wschodniego chrześcijaństwa. Maryja, która ze wzniesionymi rękami modli się, zwana ścianą, murem nieobalonym, jak śpiewamy w akatyście. Stiena nieruszymaja. Mieszkańcy Kijowa wierzą, że dopóki będzie oranta, dopóty będzie Kijów. Zaczniemy od niej, jak Bóg da, na niej skończymy. Jak doszło do jej powstania? Musimy spojrzeć na mapę największego w X wieku państwa na mapie Europy. To jest ten czas, kiedy w 966 Mieszko przyjmuje chrzest przez małżeństwo z Dąbrówką, a więc chrzest w kościele rzymskim. Natomiast władca plemion Słowian wschodnich w państwie, które ma już w tym czasie ponad stuletnią tradycję, w państwie rządzonym przez dynastię, mówiąc nieprecyzyjnie, Wikingów, a w historiografii wschodniej Waregów, to oni właśnie, ci przybysze z północy, rządzący Słowianami, nadają jej swoją nordycką nazwę Rus. I kiedy Włodzimierz dochodzi do władzy, a stolicą tego wielkiego państwa jest Kijów, zadaje sobie pytanie, jaką religię należy przyjąć, bo wie dobrze, że religia jest spoiwem. Spoiwem mocniejszym niż wszystko inne. A jak poznać religię? No, trzeba zobaczyć, jak się ludzie modlą, więc wysyła swoich posłów. Pisze o tym powieść minionych lat, Latopis Nestora z XII wieku.
Jedni idą do Chazarów wyznających judaizm do synagogi, inni idą do Arabów do meczetu, inni idą do łacinników do kościoła i wreszcie delegacja udaje się do drugiego Rzymu, czyli Konstantynopola, miasta, które nosi imię swego założyciela, miasta, którego splendor, bogactwo promieniuje już w tym czasie na całą Europę i co tu dużo mówić, w X wieku zdecydowanie dominuje nad Zachodem. Wracają i opowiadają tak. Kiedy weszliśmy do świątyni, to jest właśnie dialog Włodzimierza z posłami. Kiedy weszliśmy do świątyni, a to była słynna Hagia Sofia kijowska, konstantynopolitańska zbudowana przez Justyniana, kiedy usłyszeliśmy śpiewy, zobaczyliśmy ikony, poczuliśmy zapach kadzideł, nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy w niebie, czy na ziemi. I nie potrafimy opisać piękna tego. I w tej relacji spisanej przez Nestora dwa wieki później, bez względu na to, ile w niej prawdy, ile legendy, jest jakaś głęboka prawda ponadhistoryczna. W tej relacji, jak w ziarnie, skupiają się trzy istotne cechy duchowości wschodniej, którą właśnie przyjmie Ruś. Po pierwsze, prymat liturgii. To liturgia zdecydowała o decyzji księcia, tym samym o historii sporej części naszej planety. Po drugie, piękno. Nie potrafimy zapomnieć piękna tego. Piękno jako istotne doświadczenie teologiczne i egzystencjalne. I po trzecie, teologicznie mówiąc, apofatyzm. Poczucie tajemnicy. Świadomość, że słowa są klatką dla myśli. Nie potrafimy wyrazić piękna tego. I po tej relacji Włodzimierz już wie, przyjmuje chrzest z Konstantynopola, a pośrednikiem jest ochrzczona 100 lat wcześniej, dokładnie 100 lat przed nami, 866, Bułgaria. To stamtąd przychodzą misjonarze, dziedzice misji cyrylometodiańskiej i przynoszą dopasowane do naszej słowiańskiej mowy pismo, zreformowane już i oparte na Grece. I to pismo zwane cyrylicą będzie po dziś dzień wyznacznikiem tych ludów i tych narodów, które przyjęły chrzest od Greków. Tak sobie wyobraża chrzest Włodzimierza XIX-wieczny malarz Wazniecow. Ale tutaj, dokonało się to na Krymie, rzeczywiście ma miejsce początek. Początek, do którego będzie odwoływać się przez wieki cała Ruś kijowska. Wraz ze chrztem księcia następuje chrzest ludu, a z chrztem ludu przychodzi chrześcijaństwo w gotowej, dojrzałej formie bizantyńskiej. Cały model kultury, architektury, malarstwa ikonowego, fresków, mozaik, śpiewu liturgicznego, liturgii przede wszystkim, piśmiennictwa. To wszystko przychodzi od Greków z Bizancjum, pismo z Bułgarii. No więc oczywiście święty Włodzimierz pragnie mieć również u siebie Sofię, stąd buduje Jarosław, jego syn Jarosław Mądry, tę świątynię, która po dziś dzień jest najważniejszą świątynią dla wszystkich dziedziców Rusi kijowskiej, świątynia Bożej Mądrości. Ozdobiona wspaniałymi bizantyńskimi mozaikami przez przybyłych Greków, którzy uczą tej sztuki Rusinów już w następnym pokoleniu. Będą ruskie mozaiki w Soborze Michajłowskim. Tutaj mamy wnętrze tej przepięknej Sofii. Sofia, która jest obrazem Chrystusa, chociaż później będzie spersonifikowana, utożsamiona z męczennicą rzymską, otrzyma trzy córki, wiarę, nadzieję i miłość. Piękna teologia w tej legendzie zresztą. To pewnie ojciec potwierdzi lub zaprzeczy, ale wydaje mi się, że frekwencja imion żeńskich, Wira, Nadia i Luba, do dzisiaj pozostaje bardzo duża. No a Włodzimierz patronuje przez wieki ludziom tej ziemi, dziedzicom Sofii kijowskiej, trzem narodom, które się stąd wywodzą, tragicznie bratnim,
Ukraińcom, Białorusinom i Rosjanom. Dość powiedzieć, że ten sam święty Włodzimierz jest patronem zbrodniarzy i bohaterów. Jest patronem Lenina, jest patronem Putina i jest patronem Załęskiego. Poniżej Sofii Eucharystia, która jest obrazem liturgii niebiańskiej, w której łączy się niebo i ziemia. To właśnie ta liturgiczność prawosławia wschodniego, o której pewnie ojciec profesor powie więcej. Nasza oranta posiada grecki napis «Ho Theos en mezoautes kai us aleuthesautai», bo etheze iauto ho Theos to pros proi proi. To jest fragment psalmu 46, werset 6. Pan jest pośrodku niej, dlatego się nie zachwieje, Pan ją wspomoże. To proi, proi to jest takim rankiem ranka, wczesnym świtem. O kim mowa? Oczywiście Teotokos, o Bogu Rodzicy. Bóg jest pośrodku niej, dlatego się nie zachwieje. Ale uwaga, to się też odnosi do miasta, bo w psalmie jest mowa o Jeruzalem, a miasto jest rodzaju żeńskiego po grecku, polis. Pan jest pośrodku niej, pośrodku stolicy, pośrodku Jeruzalem, pośrodku Kijowa, który jest nową Jerozolimą i nowym Rzymem. Dlatego się nie zachwieje. Pan ją wspomoże o świcie. Co więcej, Rus jest rodzaju żeńskiego. Pan jest pośrodku niej, dlatego się nie zachwieje. Kult Sofii rozprzestrzenił się na całe wielkie państwo świętego Włodzimierza. Dotarł do Nowogrodu Wielkiego, który stanie się potężną republiką kupiecką i Nowogród również będzie miał swoją Hagię Sofię. Dotrze do księstwa połockiego i Połock będzie miał również swoją Hagię Sofię, już w czasach polsko-litewskich pięknie zbarokizowaną. Te trzy Sofie podzieliły się równo po właściwie dzisiaj, prawda, Sofia Kijowska jest na Ukrainie, Sofia Nowogrodzka w Rosji, a ta Połocka na Białorusi. Razem z chrześcijaństwem przychodzi też model monastycyzmu przeniesiony z Atosu przez świętego Antoniego i Teodozego. Powstaje ławra kijowsko-peczerska, a w niej wspaniała świątynia Uspięska. Pokazuję Państwu tę świątynię już w barokowej szacie, którą otrzymały za polskich czasów, ale rdzeń tych murów jest oczywiście wczesnoruski, staroruski, XI-wieczny. Ta wspaniała świątynia wysadzona w powietrze przez Stalina w czasie ostatniej wojny, odbudowana wraz z nową Ukrainą. Sobór Michajłowski, Złotogławy, Sobór o złotych kopułach, XI-wieczny, w polskich czasach zbarokizowany, wysadzony w powietrze przez Stalina, pamiętam jeszcze pusty plac, całkowicie odbudowany, dziś siedziba metropolity cerkwi uznanej, zatwierdzonej przez Konstantynopol. Matka Boska Pyrogoszcza, cerkiew z XI wieku, wysadzona w powietrze przez Stalina w latach 30., odbudowana od zera wraz z nową Ukrainą. Cały wykład mógłbym tylko odbudowywanym cerkwiom poświęcić, które zniszczył Stalin. Poprzestańmy tylko na tych. Po okresie świetności i po śmierci Jarosława Mądrego następuje rozbicie dzielnicowe. To jest proces, który znamy też z Polski. Ziemie ukraińskie obejmuje księstwo halickie i włodzimierskie, graniczące bezpośrednio z Polską. Częste małżeństwa tu będą, rusko-piastowskie, księstwo kijowskie, perejesławskie i czernichowskie. I wreszcie przychodzi tragiczny moment napadu Tatarów, inwazja tatarsko-mongolska, bitwa pod Kałką, która przesądziła o dalszych losach Rusi. Proszę Państwa, to jest dzisiejszy tragiczny Mariupol. Mariupolis, miasto Maryi, to tam była bitwa pod Kałką, która była początkiem okupacji tatarsko-mongolskiej, która obraca w proch wiele wspaniałych świątyń, która niszczy Kijów, który się prędko nie podźwignie, z płonącego Kijowa święty Jacek, który tam zakłada klasztor dominikanów, bo przecież pomimo schizmy te kontakty są całkiem dobre, wynosi to, co najważniejsze, najświętszy sakrament i figurkę Maryi, przechodzi przez Dniepr i tak będzie szedł z tą Maryją i z Jezusem przez całe wieki ikonografii, historii artystycznej.
Jedynie księstwo halicko-włodzimierskie pozostaje właściwie niespustoszone przez Tatarów. To jest to najbliższe zachodu. I tutaj książę Daniel, bardzo dla nas ważny, bo on się koronuje w Drohiczynie na króla Rusi. I to, uwaga, przez legata papieskiego. Jeszcze dobre czasy były w połowie XIII wieku. Kościół katolicki jest u szczytu swojej potęgi. Jego syn, Lew, założy ruski gród Lwów, który później zdobędą Polacy. No i sam Daniło przenosi swoją stolicę, swojego państwa do Chełma. Oto Matka Boska Chełmska, jedno z największych odkryć w historii sztuki w tej części Europy. Ikona XII-wieczna, przywieziona do Chełma przez księcia Daniło po kilkudziesięciu latach ukrywania w czasach sowieckich. Ujrzała światło dzienne, dzisiaj można ją oglądać w Łucku. Księstwa ruskie, zdominowane przez Tatarów i Mongołów, im podporządkowane, zaczynają być jednoczone i pojawiają się dwa, jest bardzo ważne, bo to nam wyjaśnia również dzisiejszy konflikt, dwa centra polityczne, wokół których jednoczą się księstwa ruskie. Pierwsze będzie na zachodzie, Wilno, a drugie na wschodzie, Moskwa. I wokół tych księstw jednoczy się Ruś. Zdecydowana większość księstw łączy się z Wielkim Księstwem Litewskim, który włada, którym jest Litwin, rzecz jasna, ale ogromna część, większość obywateli tego największego wtedy w Europie państwa, to będą prawosławni Rusini. I teraz przez małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą to Wielkie Księstwo Litewskie zostaje złączone z Polską, a tym samym znaczna część księstw dawnych ruskich jest w tej chwili pod władzą katolickiego króla. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, bo tu powstaje nowy model cerkwi prawosławnej, którego nie zna Ruś moskiewska. Prawosławna ludność pod władzą katolickiego monarchy. To jest bardzo ważne i bardzo odróżniające etos cerkwi prawosławnej polsko-litewskiej od tej moskiewskiej. Zauważmy, że w międzyczasie Kazimierz Wielki podbija księstwo halicko-włodzimierskie i włącza Ruś Halicką do korony. To jest bardzo ważne. Tereny dzisiejszej Ukrainy są więc podzielone pomiędzy Litwę i na zachodzie Polskę. A na wschodzie mamy jednoczenie tychże księstw wokół Moskwy. Powstaje więc konkurencyjna Ruś, która zacznie się teraz nazywać Rusią Moskiewską. To w niej będzie tworzył genialny malarz ikon, mnich i święty Andrzej Rublow. To on namaluje tę najsłynniejszą chyba ikonę świata, o której już napisano tyle, że pewnie w tej auli biblioteki moglibyśmy te wszystkie publikacje pomieścić. Chcę Państwa zaprosić przy okazji na konferencję, którą robimy, właśnie poświęconą ikonie, poświęconą pamięci dr Iriny Tatarowej, z którą miałem prowadzić wykład o pięknie, nie doszedł do skutku z powodu pandemii, a pani dr Tatarowa odeszła już do Pana Boga, założyła naszą komisję Speculum Byzantinum i właśnie jej dedykujemy na Wydziale Artes Liberales tę konferencję 5-6 maja. Będą teologowie, filozofowie, historycy sztuki. Przenieśmy się do drugiego Rzymu, który chyli się już ku upadkowi, ponieważ Turcy wzięli go w kleszcze i dni Konstantynopola są policzone. Dwugłowy bizantyński orzeł szamocze się w sieci, ale już się z niej nie uwolni. I oto największa stolica najdłuższego, najtrwalszego w dziejach świata imperium bizantyńskiego, Konstantynopol, zostaje zamieniona na Stambuł. Hagia Sofia staje się meczetem, a na wprost niej powstaje 1000 lat później, bo to XVI wiek, drugi meczet. Meczet błękitny. I w ten sposób upada chrześcijańskie cesarstwo Bizancjum. I wtedy bardzo ważne wydarzenie pomagające nam zrozumieć politykę i dzisiejsze sprawy.
Moskwa ogłasza się trzecim Rzymem. Bo tylko tutaj ludność prawosławna jest rządzona przez prawosławnego władcę. Wszyscy prawosławni są albo pod sułtanem, albo pod polskim królem. Doktryna Moskwy jako trzeciego Rzymu brzmi tak. Pierwszy Rzym papieski upadł z powodu herezji, filiokwe. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. Mówię o punkcie widzenia Rosji. Drugi Rzym, Konstantynopol, upadł, bo się z tym pierwszym pojednał Sobór Florencki. Trzecim Rzymem jest Moskwa, a czwartego już nie będzie. I stąd rodzi się tendencja do traktowania Moskwy jako centrum świata i centrum chrześcijaństwa. Tendencja, która będzie nie tylko ideą religijną, ale też polityczną, a z nią łączy się idea Świętej Rusi i słynnego ruskiego miru. Słowo mir jest dwuznaczne, bo oznacza i świat, i pokój, no, co w dzisiejszych czasach objawia całą swoją grozę. Książę moskiewski Iwan przyjmuje czapkę monomacha, ogłasza się cesarzem trzeciego Rzymu, żeni się z następczynią tronu bizantyńskiego Zofią Paleolog i nad Kremlem powiewa dwugłowy bizantyński orzeł, orzeł Świętej Rusi, która teraz za swojego głównego przeciwnika będzie uważać katolicką Litwę i państwo polsko-litewskie. I tu kolejny faktor bardzo ważny, Unia Polsko-Litewska, kolejna Unia Lubelska. Proszę zauważyć, co się dzieje z tą Wielką Litwą. Zostaje rozpołowiona. Tu jest Wielkie Księstwo Litewskie, to jest dzisiejsza Białoruś, z Litwą oczywiście. A tutaj ziemie ukrainne zostają wprost włączone do korony polskiej. To jest bardzo ważne, 1569, ta granica litewsko-ruska, litewsko-polska, to jest dzisiejsza wojenna granica białorusko-ukraińska. A wschodnia granica Rzeczpospolitej to jest właśnie dzisiejsza granica wojenna ukraińsko-rosyjska. I to, proszę Państwa, tu jesteśmy u korzeni pytania, skąd się biorą trzy narody, dziedzice jednego państwa w średniowieczu. Tego fenomenu nie ma nigdzie w Europie. No właśnie stąd. Tu jest Moskwa i tu się zaczyna Rosja. Tu jest Ruś Koronna, Rzeczpospolita. Tu jest Ukraina, wtedy się już zaczyna pojawiać ta nazwa. A tutaj jest Litwa. Białorusini dzisiaj idą do więzienia za używanie swojego herbu litewskiej pogoni. Czyli Białoruś oczywiście. Unia Kościelna, o tym więcej ojciec Marek. Biskupi prawosławni zawierają z Rzymem Unię. Unia w Brześciu Litewskim, dziś na Białorusi, 1596. Zostają przy swoim obrządku, języku, zwyczajach, uznają władzę papieża. Powstaje kościół unicki, który spontanicznie rozprzestrzenia się w Rzeczpospolitej, ale nie wszędzie. Na wschodzie jest bardzo silne prawosławie. W pokolenie później metropolita kijowski Piotr Mochyła, prawosławny, próbuje wskazać inny model Unii. Unii, w której papież nie będzie bezpośrednim zwierzchnikiem, ale tylko honorowym patronem. Tak więc Unia, która miała pojednać kościoły, oczywiście doprowadziła do jedności z Rzymem, ale podzieliła wyznawców prawosławia. Na skutek tego będziemy mieli ten podział po dziś dzień. Piotr Mochyła jest bardzo światłym biskupem. Kijów, zrujnowany przed wiekami przez Tatarów, staje się wielkim ośrodkiem myśli teologicznej. Akademia Mochylańska, Akademia Kijowska staje się wielkim centrum odnowy prawosławia na terenie państwa polskiego, na terenie Rzeczpospolitej. Mochyła jest wielkim mecenasem sztuki. Tutaj widzimy cerkiew Spasa na Berestowie w Kijowie. Wokół Unii powstaje bardzo gorąca polemika.
Tutaj mamy na zielono obrządek wschodni, zakreskowane ziemie unickie i tutaj widać już dzikie pola, Zaporoże, Zadnieprze, czyli lewobrzeżna Ukraina. Tam już Unia nie dotarła, tam jest prawosławie bardzo mocno związane z kozactwem. I proszę Państwa, te dwa etosy, unicki i prawosławny, właściwie nie do pogodzenia, muszą się znaleźć w jednej Ukrainie i będą się znajdować, ale długa droga do tego. Polemika wokół Unii z jednej i z drugiej strony, unickiej i prawosławnej, rodzi literaturę. Wszystko dzieje się w Kijowie, ale nie tylko, również we Lwowie, również w Wilnie. Powstaje rozwój teologii, jak to zwykle bywa, no właśnie pod wpływem sporu, zarówno w języku ruskim, z którego wywodzi się ukraiński i białoruski, jak i w języku polskim, ponieważ język polski jest lingua communis, wszyscy teolodzy muszą go znać. A ponieważ Kijów będzie wtedy największym prawosławnym ośrodkiem, oddziała również na Moskwę i będzie czas, kiedy również w Moskwie znajomość języka polskiego będzie konieczna, kiedy będzie chciało się między innymi roztrząsać kwestie teologiczne. Z Kijowa wyjdą wielcy święci i wielcy teologowie również do Moskwy. I teraz parę słów o kozaczyźnie. Wychowski. Proszę Państwa, kozacy to była wolna ludność terenów Zaporoża, dzikich pól, ludność żyjąca z wojny. Żyjący na terenie Rzeczpospolitej byli poddanymi króla i bardzo często dzielnie walczyli w obronie Rzeczpospolitej z Turkami lub z Moskwą, ale bardzo często szukali swojego miejsca przeciwko Polsce. Trzeba się za wszystkim zjednoczyć, więc będą bez przerwy w tym trójkącie się obracać. Rzeczpospolita, Moskwa, Porta Otomańska. Wychowski będzie wierny Polsce, za co niestety spotka go tragiczna śmierć z rąk wojska polskiego, ponieważ zostaje niesłusznie oskarżony o kolaborację z Moskwą. Pojawia się tu już króciutko tylko idea Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Po Unii Hadziackiej tutaj widać ten projekt, no nic z niego nie wyszło, a szkoda, projekt Rusi jako trzeciego członu państwa polsko-litewskiego. Ruś jest prawosławna, ta część ruska w Polsce jest unicka, no i oczywiście Wielkie Księstwo Litewskie. Ten herb pojawi się dopiero w powstaniu styczniowym jako pamiątka tamtej Unii, która właściwie nigdy nie zaistniała. Polski orzeł, litewska pogoń i archanioł Michał Ruski. I teraz o kozakach. Proszę Państwa, kozacy stworzyli bardzo ciekawą kulturę, ale nigdy nie stworzyli własnego państwa. I to jest ich tragizm, i to jest jakby tragizm Ukrainy, ponieważ etos kozacki jest bardzo ważnym etosem, bez którego nie zrozumiemy również ukraińskiego oporu dzisiaj. Etos białoruski będzie już inny, bo tam nie było kozactwa. Ta legenda kozaków będzie również składnikiem naszego narodowego mitu, bo przecież jest to wspólna historia, chociaż no właśnie często tragicznie bratnia. Bohdan Chmielnicki, nie trzeba w tym gronie wiele tłumaczyć, cała legenda z nim związana i cały tragizm, prawda, bo wypowiadając walkę koronie, no musiał zjednoczyć się z Moskwą, co proszę Państwa tragicznie zdecydowało o dalszych losach Ukrainy. Tutaj Chmielnicki z Tuchalibejem pod Lwowem, którym objawia się święty Jan z Dukli, tak sobie to Matejko będzie po wiekach w XIX wieku wyobrażał. Natomiast na skutek przymierza Chmielnickiego z Rosją od Polski odpada cała Ukraina lewobrzeżna, czyli Zadnieprze. To jest to wszystko, co jest tutaj w tym kolorze takim oliwkowo-zielonym, jak również Smoleńszczyzna. Tak więc od tej pory Ukraina nie jest już w państwie polskim, ale jest podzielona wzdłuż granicy Dniepru. Ta granica jest bardzo ważną granicą polityczną i kulturową. Po lewej stronie jest Rosja, na prawym brzegu Polska. My znamy te historie, oczywiście opisane genialnym piórem Henryka Sienkiewicza, ogniem i mieczem, ale wspomnijmy też pana Wołodyjowskiego, ponieważ nasz etos rycerski
i etos kozacki, chociaż my ze sobą często walczyli, są bardzo podobne. Nie oprę się, żeby nie puścić tutaj piosenki Jacka Kaczmarskiego o panu Wołodyjowskim, bo rzecz o Kamieńcu, który jest mi bliski, bo tam przez 12 lat dojeżdżałem z wykładami do seminarium duchownego. Też miasto, które ma swoją część ruską, polską, armeńską. Każdy ma prawo do tej kultury. Jeszcze w XIX wieku Żydzi przyjdą. No ale nas interesuje Michał Wołodyjowski, którego unieśmiertelnił Łomnicki. Jacek Kaczmarski. Do nieba leci mały rycerz, wybuchem rozerwane wstrzępy. W Rzeczpospolitej granice tureckie kładą się zastępy. Pęka imperium pełne swobód, rozerwą je sąsiedzi rychło. Jak Basi rzekł, tak powie Bogu pan Michał swoje kredo. Nic to. Trzęsie się z płaczu pan za głowę nad symboliczną Polski trumną i krwi nie woła sam nad grobem, bo umrzeć łatwo, żyć jest trudno. Więc szloch rycerskie ciśnie piersi, kaja bohater się i nic poń. Wobec tak niepojętej śmierci, o której Michał rzekł, że nic to. Lecz nic to śmierć, czy nic to życie, potyczki, zwiady i miłostki. Do nieba leci mały rycerz, do nieba jest najbliżej z Polski. Swoje odsłuchał i odsłużył wiatraczkiem, sztychem, fintą, płytką. I oto dzieło jego w gruzy, więc chyba rację miał, że nic to. Nie znał mądrości swej żołnierzyk, zajęty Baśką i Szabelką. Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć, jest rzeczą łatwą, bywa wielką. Lecz potem wbrew serc pokrzepieniu łzę cenić tylko na policzku i na niebieskim, na sklepieniu wypisać krwią dewizę. No właśnie, nie mogło zabraknąć polskiego akcentu, bo przecież mówimy o wspólnej historii. Historii, która rozgrywała się wzdłuż naszej najdłuższej południowej granicy, granicy polsko-tureckiej. I oto adwersarz imć pana Michała, ale także adwersarz kozaków, Mehmed IV, który pisze do kozaków list, podobnie zresztą jak i do nas, z żądaniem, żeby się podporządkowali. Zacytuję fragment. Sułtan turecki Mehmed IV do kozaków zaporowskich. Ja, sułtan, syn Mehmeda, brat słońca i księżyca, wnuk i namiestnik Boga, pan królestw Macedonii, Babilonu, Jerozolimy, Wielkiego i Małego Egiptu, król nad królami, pan nad pany, znamienity rycerz, niezwyciężony dowódca, niepokonany obrońca miasta pańskiego, nakazuje wam, kozakom zaporowskim, poddać mi się dobrowolnie, bez żadnego oporu i nie kazać mi się więcej waszymi napaściami przejmować. Odpowiedź kozaków zaporowskich, zilustrowana przez Rypina kilka wieków później. Przepraszam, ten tekst nie pasuje do wykładów o duchowości, ale on jest ważny dla zrozumienia tej historii. Zaporowscy kozacy do sułtana tureckiego. Ty, sułtanie, diable turecki, przeklętego diabła bracie i towarzyszu, samego Lucyfera sekretarzu, jaki z ciebie do diabła rycerz, jeśli nie umiesz gołą dupą jeża zabić. Twoje wojsko zjada czarcie gówno. Nie będziesz ty, sukin synu, synów chrześcijańskiej ziemi mieć pod sobą.
walczyć będziemy z Tobą, ziemią i wodą. Nie będę już dalej czytać. Kucharzu babiloński, kołodzieju macedoński, piwowarze jerozolimski, garbarzu aleksandryjski, świński, pastuchu wielkiego i małego Egiptu, podolski złodziejaszku, kacie kamieniecki i błaźnie dla wszystkiego, co na ziemi i pod ziemią. Tak ci kozacy zaporoscy odpowiadają. Kończymy, daty nie znamy, kalendarza nie mamy, miesiąc na niebie, a rok w księgach zapisany, a dzień taki u was, jak i u nas. Za to, co możecie nas w D pocałować. Proszę Państwa, ten tekst zrobił niesamowitą karierę. Powoływali się na niego poeci i cytowali, jak Apoliner. Szostakowicz włączył go do swojej 14 symfonii. No i co znowu dla nas ważne, proszę Państwa, znany ukraiński komik Zełenski, Wołodymyr Zełenski, ze swoimi kolegami aktorami odegrali ten sketch i ten list, adresując go, domyślają się Państwo, do kogo. Proszę Państwa, kozacy są również potężną siłą kulturotwórczą. Jest takie zjawisko baroku kozackiego, wspaniałych, przebogatych barokowych cerkwi, ikonostasów, które mają 50, 100, 150 ikon, kapiących złotem. Autoreklama, ale pisałem o tym wiele lat i po prostu mógłbym o tym gadać do rana i Państwa kompletnie zanudzić. Natomiast o tej książce chcę powiedzieć. Ukraińskie narodne malarstwo. Chciałem tę książkę kupić w Kijowie, ale mnie podkupiła jakaś dziewczyna. Potem się zorientowała, że ja jestem z Polski i bardzo ładną polszczyzną mówi, byłem w Koloradce, to niech ksiądz kupi tę książkę, a ja tu mieszkam, to ja poczekam, jak będzie i kupię później. No więc byłem jej wdzięczny, zaprosiłem na kawę. Siedzimy na wałach hetmańskich i rozmawiamy. Ona studiuje ukrainistykę. Bardzo fajna, szczera rozmowa i mówi mi tak, właściwie to nie wiem, kim mam się czuć, bo moja mama jest Polką i katoliczką, mój tata jest Rosjaninem, ochrzczony w cerkwi, ale niewierzący. No a ja się czuję Ukrainką i jestem grekokatoliczką. Studiowała ukrainistykę. A ja byłem wtedy młodym księdzem w wieku, kiedy ma się proste odpowiedzi na trudne pytania i mówię jej tak. Jesteś Ukrainką, więc czytaj Szewczenkę. Jesteś Polką, więc czytaj Mickiewicza. I jesteś Rosjanką, więc czytaj Puszkina. I nie wyrzekaj się nikogo z nich, żeby się nie okaleczyć. Proszę Państwa, i myślę sobie, że dzisiaj po 30 latach chyba to samo bym jej powiedział. I chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo nas dzisiaj polityka bardzo dzieli, ale kultura może łączyć. I dlatego chciałbym mocno tę myśl podkreślić. Jeszcze jeden hetman, też tragiczny, Mazepa. Boże, kto o nim nie pisał? Bohater, oper, powieści, nasz słowacki, prawda? Też tragiczna postać. Najpierw wierny sługa cara Piotra, potem sprzymierzył się z Rzeczpospolitą, przegrał pod Połtawą. No właśnie, tu się zaczyna potęga, już nie Rusi, ale Rosji, od Piotra Wielkiego. No a tą panią wspominamy nie najlepiej, ale kozacy też, bo zlikwidowała kozaczyznę. Tych, co zostali, wcieliła do armii carskiej. No i z Polski już nic nie zostało. Ukraina w większości pod panowaniem rosyjskim i ta granica na Zbruczu bardzo ważna, bo ta część ziem ruskich z Lwowem będzie w Austrii i to będzie ważne. Nasz Wernychora i tu cała XIX-wieczna legenda, legenda Ukrainy. Wernychora miał przepowiedzieć rozbiór Polski. Był tym pieśniarzem, tym bardem ukraińskim. Tutaj widać tą lirę korbową, podtrzymywany na rękach przez kozaka i Ukrainkę. Prawosławny ksiądz będzie tutaj, obraz maluje Polak, więc będzie tym symbolem wrogich sił, zacofania, ciemnoty. Z drugiej strony dziecko, przed którym jest cała przyszłość, gromadzą się nietoperze, to nie słońce, ale raczej księżyc świeci. No i te smętne ukraińskie klimaty, które znamy również z bardzo wielu polskich obrazów.
Proszę Państwa, XIX wiek stworzył legendę Ukrainy, legendę polską. Wtedy pojawia się słowo kresy, które porusza w naszym sercu bardzo delikatne struny, ale pamiętajmy, że dla Ukraińców to jest słowo bolesne, bo dla niego to nie są kresy, dla niego to jest centrum, dla niego to jest własna ojczyzna. A zatem spotykamy się z dwoma mitami i z dwoma różnymi tradycjami, które ze sobą walczą. I będą walczyć. Tradycja tych lirników, którzy śpiewają o czynach świętego Włodzimierza, o Jarosławie Wielkim, o Sofii, o Wychowskim, o Chmielnickim, to jest wielki rozdział kultury Ukrainy. Bardzo często niewidomi, jak Homer, jak Szaweł. Nie mają wzroku, ale widzą dalej i głębiej. Prowadzeni przez dzieci stają się symbolem Ukrainy. Stalin zaprasza wszystkich lirników na spotkanie i morduje wszystkich. Szewczenko. Nie zrozumiemy Ukrainy bez Mickiewicza ukraińskiego. Zacytuję wiersz, który jest dla nas Polaków przykry, a dla jezuitów szczególnie, przepraszam ojcze, ale nie mogę ominąć. Gdyśmy byli kozakami, Unii by nie było. Z wolnymi braćmi Polakami wolno się nam żyło. Dumne były matki nasze, bo wolnych rodziły, tak mieliśmy bracie lasze i wolność i siły. Ale oto w imię Boga przyszli jezuici, zapalona chata, droga, a my krwią obmyci. Proszę Państwa, to nie jest historycznie prawda, rzecz jasna, ale czytam to, żeby zrozumieć etos ukraiński. O tak, bracie, w imię Boże raj nasz zamącili i rozlało się krwi morze, a chatę spalili. Schyliły się łby kozacze, jak zdeptane trawy. Ukraina płacze, płacze zmarnowanej sławy. I kończy się wierszem tutaj, który jest wyryty na pomniku i akurat możemy go dzisiaj przywołać. Podajże rękę kozakowi i serce szczere jemu daj. Dopomóż, bracie, wygnańcowi odtworzyć dawny, cichy raj. Większość życia był więźniem albo zesłańcem, albo poddanym. Tylko 9 lat przeżył na wolności. Iwan Franko, Galicja, przyspieszamy, patrzę na zegarek. Większość duchowieństwa w Galicji to duchowni albo ich dzieci. Ksiądz Werbicki, autor melodii hymnu Szczene Umerła Ukraina, który dzisiaj wszyscy znamy. Wielu kapłanów grekokatolickich tworzyło tę kulturę na zachodzie, a przede wszystkim kandydat na ołtarze, biskup Andrzej Szczeptycki, o którym pewnie jeszcze może troszkę usłyszymy, jego rola jak prymasa Wyszyńskiego w Polsce dla Ukraińców. No i Lwów, tak ważne miasto dla Polaków, ale i też tak ważne dla Ukraińców, o który walczyły Orlęta lwowskie w bratobójczej walce z Ukraińcami i wygrały go dla Polaków na 20 lat. I Piłsudski z Petlurą i jeszcze wizja powrotu do Rzeczpospolitej Trojga Narodów i niepodległa Ukraina, która na 3 lata się wyłania z I wojny światowej i walka, okrutna walka w komunizmie z cerkwią, zniszczenie około 50 milionów ikon w całym Związku Radzieckim i chyba tyleż ofiar ludzkich kosztował komunizm właśnie ze słańców, również z Ukrainy, również naszych rodaków i kraj zamieniony w sprawnie działający łagier koncentracyjny i terror krwawy na Ukrainie, który wykosił całą ukraińską inteligencję w latach 30. i największa zbrodnia, proszę Państwa, chyba w dziejach ludzkości. W ciągu jednego roku, 32-33, z rozkazu Stalina zamorzono głodem około, no właśnie, tragiczne są też rozpiętość, od 3 do 9 milionów chłopów ukraińskich w ciągu jednego roku. To widoki z Charkowa, przepraszam za takie drastyczne zdjęcia. No i braterskie pojednanie Hitlera i Stalina na naszej granicy w Brześciu w 1939. No i proszę Państwa, Kijów w 1941 roku, walki o Kijów, tylko że wtedy atakował Hitler. Nie można nie wspomnieć o Wołyniu i tej boleśnej ranie, którą pamiętamy, bo pojednanie nie polega na zapominaniu, tylko na
spojrzeniu w prawdzie i miłości. Ukraińcy nam pamiętają akcję Wisła oczywiście i przesiedlenia na ziemię odzyskane. No i szczęśliwe czasy wolnej Ukrainy. Lenin spada z piedestału. Bardzo chcę podkreślić, już kończę, księże rektorze, wizytę Ojca Świętego 1991. Prosty chłop, w pociągu jadę sobie do Odessy, a on mi mówi, niewierzący chyba, ojcze, toż o naszej ojczyźnie żaden z naszych przywódców z taką miłością nie mówi jak ten wasz papież. To było wielkie przebudzenie, wizyta papieża w Kijowie i we Lwowie. Pomarańczowa rewolucja 2004, Majdan 2014, kolejne akty, no bliskie nam Polakom, bo to przecież etos powstańczy, etos walki o ojczyznę. I znowu w tym etosie bardzo ważne miejsce religijne, miejsce duchowe, odniesienie do Boga. No przypomnijmy sobie naszą solidarność. Odrodzenie religijne na Ukrainie, nigdzie chyba w świecie nie buduje się tylu cerkwi, co tam w tej chwili. I Chełmska Matka Boża. I Sofia raz jeszcze, i już kończę tym, czym zacząłem, psalmem 46. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zachwiała się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Niech Jego wody burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod Jego naporem. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, uświęcony przybytek Najwyższego. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. Bóg mu wspomoże o świcie. Zaszemradły narody, wzburzyły się królestwa. Głos jego zagrzmiał, rozpłynęła się ziemia. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, kruszy łuki i łamie włócznie, a tarcze ogniem pali. Zatrzymajcie się, we mnie Boga uznajcie, wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. Dziękuję bardzo. Ja może od razu do rzeczy przejdę i jednak no, po tym wykładzie muszę troszkę zmienić swoją koncepcję i jednak sięgnąć do historii samego Kościoła, struktur Kościoła prawosławnego i grecko-katolickiego i podać kilka lat i kilka faktów, żeby zrozumieć, dlaczego prawosławie ukraińskie jest podzielone i dlaczego jest Kościół grecko-katolicki. Nie będę wchodził w Kościół rzymskokatolicki, od razu o tym mówię, tym bardziej, że to jest Kościół, który nie jest wielki na Ukrainie i nie jest tutaj przedmiotem naszej refleksji. W 988 roku, kiedy książę Włodzimierz przyjmuje chrzest z Konstantynopola, zostaje ustanowiona metropolia kijowska, która podlega bezpośrednio pod Konstantynopol. Do końca XIII wieku generalnie biskupami kijowskimi byli Grecy, dlatego po dziś dzień w liturgii śpiewa się Ispola eti despota biskupom, czyli po grecku, na wiele lat władyko, a biskup, który wyświęca diakona albo kapłana, śpiewa axios, czyli godny, a nie dostoin, prawda? Dlatego, że oni nie znali tej barbarzyńskiej mowy zwanej ruską, czyli wtedy oczywiście jakąś prasłowiańską mowę. I teraz tam to była syłka, żaden biskup grecki nie chciał jechać do tego Kijowa. To było tak, plasowała się ta stolica między 60. i 80. miejscem w rankingu stolic biskupich Patriarchatu Konstantynopola. I następne ważne wydarzenie to jest oczywiście niewola mongolsko-tatarska, kiedy biskupi kijowscy musieli uciekać z Kijowa i tak doszło po wielu perypetiach, że w pewnym momencie biskup kijowski zamieszkał w Moskwie. I był taki moment, że było dwóch biskupów kijowskich. Jeden był w Kijowie, drugi był w Moskwie. I siłą rzeczy ten, który siedział w Moskwie, miał siedzibę w Moskwie, ten z biegiem czasu nazywano go metropolitą moskiewskim.
I teraz bardzo ważne wydarzenie. Sobór Ferraro Florencki, rok 1438-39. Metropolita Izydor, który reprezentował kościół ruski na tym soborze, to był właściwie taki bardzo ważny moment, kiedy kościół ruski miał swojego przedstawiciela na tym soborze unijnym. Też zresztą to był Grek, ten Izydor. On przyjął Unię i w ten sposób metropolia kijowska też tę Unię przyjęła. Starał się, żeby i Moskwa przyjęła, ale tam został on aresztowany, ale z tego aresztu uciekł. Moskwa natomiast w 1448 roku, ze względu na to, że Kijów był już unicki, a Konstantynopol też, ogłosiła się autokefalicznym kościołem. 1448. To jest związane z tym, co ksiądz biskup mówił, car Iwan III i Zoe Paleolog, córka Konstantyna XI, paleologa ostatniego cesarza bizantyjskiego. I oczywiście Konstantynopol protestował, ale to sobie mogli tam protestować. Następna bardzo ważna data to jest rok 1589. Podczas wizyty patriarchy Konstantynopola w Moskwie został on zaproszony na takie dłuższe śniadanie. I dano mu do zrozumienia, że trzeba ogłosić patriarchat moskiewski. I w 1589 roku został ogłoszony patriarchat moskiewski. Uwaga, teraz bardzo ważna rzecz. Cały czas w tym czasie metropolia kijowska znajduje się pod jurysdykcją patriarchatu Konstantynopola. Dopiero ksiądz biskup pokazał tę mapę, może ksiądz biskup pokazać tę mapę, kiedy tracimy ziemię, tę na wschód od Dniepru. Kiedy mamy rok 1686, wtedy mamy mniej więcej rozejm Andruszewski, traktat Perejasławski, Rzeczpospolita, o to jest właśnie ta mapa, Rzeczpospolita traci tę ziemię na wschód od Dniepru i mamy już granice przedrozbiorowe. To są granice przedrozbiorowe. W tym momencie patriarchat Konstantynopola sprzedaje metropolię kijowską Moskwie w niewyjaśnionych okolicznościach. I uwaga, Konstantynopol teraz interpretuje ten fakt tak, że myśmy tylko na jakiś czas Moskwie dali jurysdykcję nad Kijowem, a Moskwa uważa, że na wieki wieków. To będzie ważne teraz, tym, co się dzieje obecnie w prawosławiu. Proszę zwrócić uwagę, do 1686 roku metropolia kijowska leżała w granicach patriarchatu Konstantynopola. Ba, był nawet projekt przeniesienia stolicy patriarchy Konstantynopola do Kijowa, żeby patriarcha Konstantynopola był wolny od korupcji, która panowała w tym patriarchacie, kiedy on znajdował się na terytorium Imperium Osmańskiego. A teraz wracając jeszcze oczywiście do Unii Brzeskiej. To jest, tu znowu jezuici za tym stoją. Unia Brzeska, proszę Państwa, to przede wszystkim próba uzdrowienia sytuacji w Kościele prawosławnym. To, co właśnie mówiłem przed chwilą. Patriarchowie Konstantynopola zmieniają się jak rękawiczki. Właściwie sułtan ich zmienia. Kto więcej zapłaci, ten dostanie urząd. Jak weźmiecie Państwo listę patriarchów Konstantynopola na stronach patriarchatu Konstantynopola, to są w XVII, XVI, XVII, XVIII wieku patriarchowie, którzy mieli swój pontyfikat nawet 4 lub 5 razy, bo byli zrzucani. Ktoś inny go przekupił, dał więcej, został wybrany, potem tego zrzucono, oczywiście zrzucał sułtan i tak dalej. I w tej Unii widziano możliwość uzdrowienia sytuacji. Problem był jednak inny. Unia była już zawierana po trydencie, kiedy stanowisko Kościoła katolickiego wobec innowierców się usztywniło, zwłaszcza oczywiście w odniesieniu do reformatorów, do reformacji. I
Konstytucja apostolska papieża Klemensa VIII z 23 grudnia 1595 roku, Magnus Dominus, opisuje przyjęcie biskupów ruskich na czele z metropolitą kijowskim do jedności z Rzymem. I następuje zderzenie dwóch koncepcji Kościoła. Ci biskupi ruscy uważali siebie za kościół lokalny, który ma wszystko, co potrzebne, środki zbawienia, sakramenty, nie ma tylko jednej rzeczy – jedności z Rzymem. A Rzym w tym dokumencie, w tej konstytucji Magnus Dominus daje do zrozumienia, wy przychodzicie z próżni eklezjalnej, z próżni tam nie ma nic, żadnych struktur. Pojedynczo was przyjmujemy do kościoła katolickiego, a teraz papież wam łaskawie utworzy metropolię. Zupełnie inna koncepcja kościoła, ale trzeba pamiętać, ona się pojawia po trydencie. W czasie rozmów jeszcze w XVI wieku to wyglądało inaczej. I dlatego część prawosławnych tej unii nie przyjmie. Proszę pamiętać, że Lwów, słynny Lwów, o którym ksiądz biskup mówił, jest jedną z ostatnich stolic biskupich, która przyjmie unię. 1700 rok dopiero. A dzisiaj to jest ostoja grekokatolicyzmu, prawda? Następna bardzo ważna data to jest rok 1700. To chodzi teraz bardziej o Ruś Moskiewską. Ruś Moskiewska, która ma już patriarchę, która właśnie w 1700 roku umiera patriarcha Adrian. I Piotr Wielki, który pierwszy mówi o sobie, że jest cesarzem, po polsku cesarzem, po rosyjsku imperator. To jest pewien niuans. Do tego momentu władcy byli carami, carstwo, i badacze generalnie mówią, że to jest odpowiednik króla, nie cesarza. Dopiero pierwszym imperatorem, to używa tytułu imperator, to jest Piotr Wielki, i dopiero i on co robi? Blokuje możliwość wyboru nowego patriarchy. I od 1700 roku do 1917 roku, do grudnia 1917, nie ma patriarchy. Jest patriarchat moskiewski, ale nie ma patriarchy. Powstaje tak zwany synod świątobliwy, na czele którego staje świecki urzędnik państwowy, oberprokurator świętego synodu, tak typowo po słowiańsku się nazywał. Miał władzę dopuszczania do święceń kapłańskich, do święceń biskupich, erygowania diecezji, erygowania parafii. Jego urząd zostanie zlikwidowany dopiero przez Radę Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 2 lutego 1918 roku. W historii Rosji nazywa się ten czas okres synodalny. Jest patriarchat, nie ma patriarchatu. Cesarzy rosyjskich koronuje metropolita moskiewski, bierzmuje ich, to się dosłownie nazywa miropomazanie w imperatory. Traktowano to jako wyższy stopień bierzmowania, tak jak sakrament święcej ma 3 stopnie, diakon, prezbiter, biskup, tak to rozumiano jako wyższy stopień bierzmowania. I ostatnim oczywiście był Mikołaj II Romanow, który też tak był bierzmowany na imperatora. No i teraz, proszę Państwa, żeby przedstawić tylko to, co najistotniejsze, to powiem tak, że Kościół grecko-katolicki, tak jak już ksiądz biskup wspomniał, rozwijał się zwłaszcza na terenie Austrii, jak to po dziś dzień we Lwowie mówią babcia Austria. Jeśli ktoś tam był i widział operny teatr, to mówią, oto nam babcia Austria wybudowała ten operny teatr. Z pewną nostalgią o tym się mówi. I wtedy też działał właśnie sługa Boży, metropolita Andrzej Szeptycki, który nie miał wcale lekko, bo to można go oskarżać, o wszystko go można oskarżać, że skolaborował, nie wiem, z Niemcami, hitlerowcami, Sowietami, bo on przeszedł i tak i Austrię, i II Rzeczpospolitę, i pierwszych Sowietów, czyli 1939-41, to się tak mówi na zachodniej Ukrainie, pierwszych Sowietów, Niemcy i drugich Sowietów. Taka jest historia tych ziem. I on odnowił ten kościół, odnowił, a przede wszystkim starał się go zdelatynizować. Zanim jednak przejdę do tego, to jeszcze powiem,
proszę Państwa, o bardzo ciekawej rzeczy, że kiedy Moskwa przejęła metropolię kijowską w 1686 roku, no to wtedy oczywiście zaczęła mówić, no my musimy wtrącać się wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej, bo musimy bronić prawosławnych, którzy nam podlegają, prawda? No jasna sprawa. A z drugiej strony następuje tak zwana moskalizacja rytu. Kościół na Ukrainie prawosławny przyjmuje zwyczaje moskiewskie i to jest po dziś dzień widoczne. A paradoksalnie ukraiński kościół grecko-katolicki zachował wiele zwyczajów sprzed moskalizacji rytu. I są nawet badacze, liturgiści, prawosławni, rosyjscy, którzy jeżdżą do greko-katolików, oczywiście nieoficjalnie, i badają księgi liturgiczne, bo chcą się dowiedzieć, jak to drzewiej było w ukraińskim prawosławiu, które miało swoją tradycję. No tak zwykle bywa, że ten, kto jest większy, to wygrywa, prawda? To tutaj nie używam słowa moskalizacja w sensie negatywnym. To tak jak na przykład romanizacja rytu galijskiego się odbyła w swoim czasie też. No i teraz drugą wojnę światową zostawimy sobie, dlatego że tamte struktury, no to jest jakby też oddzielny temat i dla nas zaraz z punktu widzenia współczesności nie jest istotny. Dla nas ważny jest rok 1946, kiedy oczywiście z decyzji Stalina zostaje zwołany tak zwany pseudo-sobór lwowski, który ma na celu zjednoczenie czy przyłączenie, jak to się ładnie mówi, wossojedinienie kościoła grecko-katolickiego do kościoła prawosławnego. I w ten sposób, proszę Państwa, Stalin też oczywiście bardzo inteligentnie to zrobił. Powiedział, że te parafie, gdzie byli grekokatolicy, niech oni dalej odprawiają tak jak odprawiali dotąd. I dlatego, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Bo my myślimy o prawosławiu, myślimy, że prawosławie moskiewskie to jest prawosławie reprezentatywne dla całego prawosławia. No nie, absolutnie nie. To nie jest tak. Na zachodniej Ukrainie, ze względu na to, co teraz przed chwilą powiedziałem, w parafiach prawosławnych po dziś dzień odprawia się drogi krzyżowe w Wielkim Poście, wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancjach, zwłaszcza przy Bożym Grobie. Tak. Grekokatolicy tego nie robią, bo wiedzą, że to jakby jest przyszło z rytu rzymskiego, a ci prawosławni to robią. To nie jest takie wszystko prościutkie, jak to się przedstawia. Podobnie, proszę Państwa, jeśli chodzi, trzeba tak samo pamiętać, jak ksiądz biskup o Piotrze Mohyle mówił. Piotr Mohyła, który zresztą był Mołdawianinem, Petru Mowila właściwie on się nazywał, Piotr Mogiła, to on bardzo, bardzo inteligentnie to zrobił, tę reformę Kościoła. To znaczy on wprowadził neoscholastykę do Kościoła prawosławnego. Jak ktoś Państwu będzie mówił, że prawosławie się nigdy nie skaziło scholastyką. Nie, wręcz przeciwnie. Bardzo dobrze się ona ma. Po dziś dzień nawet w sakramentach się wyróżnia materię i formę. Tak? Czyli jak się sprawuje sakrament, jakie słowa mają być przy sakramencie. Definicja sakramentu, nauka o 7 sakramentach świętych. Bardzo wiele takich rzeczy się zachowało. Co więcej, jeśli Państwo kiedykolwiek zobaczycie sobie w internecie, jak się w Moskwie odprawia liturgię, to jest ostatnia ostoja Soboru Trydenckiego. Msza trydencka po prostu. I chodzą jak w zegarku wszyscy. A w rycie ukraińskim już nie, bo tam byli Grecy. To tak jak może wyjdę, może nie wyjdę, może w lewo pójdę, a może w prawo. A w moskiewskim to bym od razu rzezłem od biskupa po nogach dostał, czyli pastorałem. Jakbym źle poszedł. Dlatego uczulam, żeby nie uogólniać, że jak widzimy moskiewskie prawosławie, że ono jest wszędzie takie same. No i teraz, proszę Państwa, współczesne czasy. Upadek komunizmu, rozpad Związku Radzieckiego. Na terytorium Ukrainy mamy ukraiński kościół prawosławny, który wchodzi w skład Patriarchatu Moskiewskiego, który otrzymuje w latach 90. bardzo dużą autonomię. Może erygować swoje diecezje, mianować swoich biskupów, ale na czele tego kościoła stał metropolita kijowski
Filaret Denysenko, który po śmierci patriarchy Pimena w 1991 roku liczył na to, że zostanie wybrany patriarchą moskiewskim. W czasach komunizmu zwalczał język ukraiński w cerkwiach, usuwał księży za kazania po ukraińsku, ale potem nie został wybrany na tego patriarchę. Tylko Aleksy I został wybrany, taki typowy Rosjanin, Aleksy Ridiger, metropolita Tallina. I ten, jak wrócił do Kijowa, zdecydował, że trzeba utworzyć autokefalię. Zaczął mówić po ukraińsku, zaczął się przyjaźnić z prezydentem Leonidem Krawczukiem i zaczyna się proces tworzenia autokefalii. Oczywiście większość biskupów nie chce tego i następuje rozłam. Zostaje wybrany metropolitą Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego Wołodymyr Sabodan, a on staje filaret na czele nowego kościoła, Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego. Poza tym ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają duchowni z Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pod przewodnictwem patriarchy Mścisława. I mamy już trzy struktury tego kościoła na terytorium Ukrainy. Oczywiście te dwie są dysydenckie. Patriarchat Kijowski i Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny to są struktury niekanoniczne, przez nikogo nie uznawane. I tak było do roku 2018, kiedy patriarcha Konstantynopola Bartłomiej tworzy z tych dwóch struktur metropolię kijowską. Dlaczego on to robi? Bo się powołuje na to, co się odbyło w 1686 roku. Mówi, myśmy tylko czasowo oddali metropolię kijowską pod jurysdykcję Moskwy. A ponieważ Moskwa zrobiła bardak, prawda, czyli bałagan niesamowity, to my musimy zrobić porządek z tym. I 6 stycznia 2019 roku z tych dwóch struktur powstaje metropolia Kościół Prawosławny na Ukrainie, metropolita Epifaniusz staje na czele tego kościoła i oczywiście, proszę Państwa, nie wszystkie kościoły prawosławne autokefaliczne uznają tę strukturę. Uznaje Konstantynopol, Aleksandria, patriarchat aleksandryjski, Grecy i Cypryjczycy. Moskwa natomiast ogłasza zerwanie jedności eucharystycznej z Konstantynopolem. A Konstantynopol odpowiada, a my z wami nie zrywamy. Możecie dalej z nami koncelebrować. No to jest, ja rozumiem, że ludzie z Zachodu tego mogą nie zrozumieć. Ja już za długo w tym siedzę i takie rzeczy mnie nie dziwią. Chodzi, a reszta, a inne kościoły prawosławne, to jest tak zwana przyczajka z przyuważką. To znaczy, no zobaczymy, jakie będą ruchy, to w tym kierunku pójdziemy. Natomiast przeciwko tej strukturze, między innymi, w sposób zdecydowany wypowiedział się Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Między innymi dlatego, że metropolita Sawa miał z nimi konflikt na terytorium Polski, ponieważ taki klasztor w Ujkowicach koło Przemyśla, zwierzchnik tego klasztoru zapraszał biskupów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego do siebie i w związku z tym metropolita Sawa wraz ze swoim synodem zamknął ten klasztor. Oczywiście ten klasztor dalej tam działa, ale już nie pod auspicjami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. I jaki teraz my mamy duszpasterski problem? Dobrze, że tutaj ksiądz rektor właśnie pastoralista, bo to są naprawdę takie pastoralne teraz mamy wyzwania. Bo mamy prawosławnych, którzy przyjeżdżają z tej nowej struktury, prawda, tego Kościoła Autokefalicznego, i oni z punktu widzenia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego są schizmatykami. I co mamy z nimi zrobić? My robimy tak, zresztą biskupi grecko-katoliccy od dawna dali takie pozwolenie, że oni mogą korzystać z sakramentów w ukraińskim kościele grecko-katolickim. Ba, w prawie wschodnim nawet jest taka możliwość, że dla słusznej przyczyny biskup może dać pozwolenie, żeby ksiądz grecko-katolicki w takiej sytuacji pobłogosławił małżeństwo dwóch osób prawosławnych. Nawet do tego stopnia. I oni przychodzą do nas. To jest prawda. Przychodzą do nas, bo my się nie pytamy, skąd ty jesteś, czy ty jesteś prawosławnym.
taką historię Państwu opowiem, powtarzam ją gdzie się tylko da, że przychodzi kiedyś do nas taka pani, do naszej parafii, która należy wtedy jeszcze do tego ukraińskiego kościoła prawosławnego patriarchatu kijowskiego, czyli tego dysydenckiego, i mówi tak: proszę ojca, mi się tu bardzo u was podoba w tej cerkwi. Śpiewacie jak u mnie na wsi, kazanie jest po ukraińsku, a wasz pracodawca, co mnie obchodzi wasz pracodawca? Czy to jest papież rzymski jakiś, czy tam patriarcha? Ja go kiedy widziała? Nie widziała, a was widzę, ojcze. O. To jest właśnie. I tak ci ludzie nieraz działają, prawda? No, trzeba pamiętać też w kodeksie prawa kanonicznego w Kościele Łacińskim, w ostatnim kanonie są słowa suprema lex salus animarum. Najwyższym prawem jest zbawienie dusz, a nie jurysdykcja, prawda? I to jest też dosyć istotne tutaj właśnie, żeby o tym powiedzieć, bo to są te rzeczy, z którymi my się dzisiaj też borykamy. Na co jeszcze na końcu swojej refleksji właśnie chcę zwrócić uwagę, że właśnie dlatego ci prawosławni u nas przychodzą do Komunii Świętej. Mówię o tym tutaj, bo wiadomo, że oficjalna nauka jest taka w Kościele Prawosławnym, że jeżeli ktoś przystępuje do Komunii Świętej w Kościele Prawosławnym, to staje się automatycznie prawosławnym. Proszę o tym pamiętać, dlatego Dyrektorium Ekumeniczne odradza przyjmowania komunii w takich kościołach, które rezerwują komunię tylko dla swoich wiernych, bo to jest komunio, że ja mam komunio nie tylko wertykalne, ja i Pan Bóg, ale jest też komunio horyzontalne, ja i Kościół, w którym przyjmuję komunię. Ale z drugiej strony, oczywiście to działa w drugą stronę też, że prawosławny, który przyjmuje komunię u katolików, staje się katolikiem. Ale u prawosławnych zawsze prawo kanoniczne można interpretować według litery, tak zwana akrybia, prawda? Skrupulatnie, czyli z całych włoski, albo oikonomia, no ale są pewne racje, że taki rodzaj dyspensy, że można dyspensować. I proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że jak prawosławni jeżdżą na Ukrainę, no teraz nie, ale jak jeździli na Ukrainę i ten batiuszka prawosławny się pyta, a gdzie tam chodzisz do cerkwi? No do ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego chodzę. No to dobrze, to lepiej już tam chodzić, niż nigdzie nie chodzić, prawda? Nawet oni to mówią, nie? Prawosławni mówią takie rzeczy. Oczywiście będą mieli dylemat, proszę ojca, czy to nie jest grzech, że idę do polskiego kościoła, prawda? Proszę pamiętać, że oni kościół rzymskokatolicki nazywają, to jest polska wiara, polski ksiądz, polskie święta. I to jest jasna sprawa. A co robisz na polskie święta, prawda? Na 25 grudnia, bo potem będą nasze święta, nie? A na Rusi Zakarpackiej to będą madziarskie święta z kolei, madziarski ksiądz i madziarski kościół, jako kościół węgierski. Trzeba mieć tego świadomość. Tak jak u nas są też takie regiony w Polsce, gdzie się mówi ruska wiara. Jeszcze starsi ludzie mówią czasami tak, ruska wiara, prawda? Czyli właśnie najczęściej to prawosławne. To jest takie to myślenie, prawda? Na co warto zwrócić uwagę we wrażliwości tych ludzi, że mają większe poczucie sakrum niż my. Na przykład teraz jest Wielki Post. Poszczą tak, że się nie je mięsa, nie je się nabiału, czyli jajek też się nie je, sera, mleka się nie pije, śmietany. Miód można jeść, warzywa, owoce, kasza i nie słucha się muzyki. W ogóle radio najczęściej jest wyłączone, nie wolno słuchać muzyki. I to jest dla nich bardzo ważne. Tak jak w polskiej mentalności chodzenie na msze w niedzielę, co tam pandemia to wszystko troszkę zburzyła, te koncepcje, ale tam no tak co niedzielę do cerkwi, to nie trzeba temu Panu Bogu się doprzykrzać. Ale post to musi być. Zrobiono, proszę Państwa, takie badania, to już na sam koniec powiem, jeszcze post eucharystyczny tylko. Proszę pamiętać, że prawosławni poszczą od północy, tak jak u nas do 1953 roku. Post i ani wody nie można pić. Woda łamie post. Ale my mamy na to, jezuici mają sposób na to. Jak ktoś przychodzi do mnie, proszę ojca, bo ja nie jestem na czczo, czy ja mogę pójść do spowiedzi? Ja mówię, a co pani jadła? A nie, Panie Boże, nic nie jadłam. Kawy się napiłam rano. A o której to było? O 8. A teraz mam już 10, nie?
No to mówię, to ja daję pozwolenie. No to jak proszę pamiętać, tam jest jeszcze to, jak ksiądz daje, co ksiądz powie, to jest święte. Tam nikt żaden przepis, co ksiądz powie, jak wyrocznia. Żenić się, to żenić się. Do klasztoru, to do klasztoru. Więc to trzeba pamiętać też, żeby ksiądz nie nadużywał tej swojej władzy, bo może być potem, że rozwiodłem się, a tu mi ksiądz, bo ksiądz mi tam kazał się ożenić. Nie? Więc to jest też dosyć istotne. Post, proszę pamiętać, dla grekokatolików post eucharystyczny obowiązuje na godzinę przed rozpoczęciem liturgii, czyli jest trochę dłuższy niż w rycie rzymskim, prawda? Bo u nas jest na godzinę do przyjęcia komunii. Tam jest na godzinę przed rozpoczęciem liturgii. To trzeba pamiętać na to wyczucie takie tych rzeczy. Mają większe wyczucie sakrum niż my. Możemy się tego od nich uczyć. I na sam koniec właśnie powiem Państwu, że jeden socjolog zrobił takie badania. To co prawda nie dotyczy bezpośrednio Ukrainy, ale dotyczy dwóch innych regionów, mianowicie mniej więcej regionu południowo-wschodniej Polski i Syberii. I zrobiono badanie, co jest ostatnim taką resztką religijności, jeżeli ktoś w ogóle nie modli się już osobiście, nie ma osobistej modlitwy, nie ma kontaktu z Panem Bogiem, co zostaje? I się okazało, że południowo-wschodniej Polsce mu wyszło, że chodzenie w niedzielę do kościoła, czyli że są ludzie, którzy w ogóle się nie modlą, w ogóle się nie interesują życiem religijnym, ale w niedzielę do kościoła idą, bo tak trzeba. A na Syberii z kolei odkrył, że są nawet ateiści, w Boga nie ma. Ale post, jak jest wielki post, trzeba pościć, bo tak trzeba. Właśnie. I dlatego, proszę Państwa, kiedyś taki kawał był, że politruk jeszcze za komuny zobaczył, że jakaś babcia się żegna przed ikoną świętego Mikołaja. A on mówi, co ty głupia babo, przepraszam za słowa, się żegnasz, co ty nie wiesz, że Boga nie ma? A ona mówi, Boga nie ma, ale święty Mikołaj jest. No właśnie. I dziękuję bardzo za uwagę. Pierwsze pytanie. Jak się odradza Kościół Wschodni po okresie komunizmu? Czy widać takie znaki odradzania się Kościoła Wschodniego? Widać to zwłaszcza na wschodniej Ukrainie, gdzie jeszcze w latach 90., pierwszej dekadzie 2000 dobrze się miało powiedzenie paszow w religiu. Paszow w religiu to tak powiedzieć, no taki suma szedszy, prawda, że coś nawiedzony, niepoważny człowiek. I widać to również było na wschodniej Ukrainie, że więcej ludzi chodzi do cerkwi. Tutaj jeszcze taka właśnie uwaga dosyć istotna. Dlaczego dla Rosji ta Ukraina jest taka ważna? Nie tylko dlatego, że to jest, no oczywiście, że dlatego, że to jest kolebka państwowości również dla Rosji. Tak by gniezno nam zabrać. Ale druga to jest też taka, że proszę pamiętać, że jest więcej prawosławnych, takich świadomych prawosławnych na terytorium Ukrainy niż na terytorium Rosyjskiej Federacji. To znaczy, że Kościół ukraiński, ten wschodni, jest znacznie bardziej prężny niż w Rosji. Na przykład we Władywostoku przez wiele lat nie było ani jednej cerkwi, bo nie była po prostu potrzebna w tak dużym mieście, bo nie była potrzebna. Na Ukrainie jednak ta wiara się ostała. Komunizm uważam, że to nie jest tak, że komunizm niszczył wiarę. Komunizm był weryfikacją pewną. To nie jest tak, że w Rosyjskiej Federacji dopiero powiedzmy taka małe zaangażowanie religijne to jest od czasów komunizmu. To było wcześniej. To jest tak z Czechami. To nie jest, że w Czechach dlatego jest taki, powiedzmy, obojętność religijna, bo był komunizm. Nie, bo jak ktoś zna historię, to wie, że to było już wcześniej. I to mogę powiedzieć, że życie generalnie religijne się odradza. No teraz na pewno, bo jak przychodzą, proszę Państwa, do nas tacy ludzie do cerkwi, jak wybuchła teraz ta eskalacja wojny, bo ja nie mówię, że wybuchła wojna, bo wojna wybuchła w 2014, to nagle się pojawili ludzie z hasłem jak trwoga to do Boga. Nie? To się pojawili właśnie. Przypomnieli sobie, gdzie jest liturgia i gdzie są wspólnoty.
Coś? Nie? Tak. Kolejne pytanie. Czy we wschodnich kościołach są jakieś reformy, dostosowanie wiary do naszych czasów? Coś, jakieś takie aggiornamento. Czy coś takiego jak Sobór Watykański II? Znaczy reformy takie jak po Soborze Watykańskim II, bo żadnych reform na Soborze Watykańskim II nie było, tam były postulowane. Nie, nie było takich reform. Na terytorium Ukrainy takich reform nie było. Owszem, można skracać pewne części liturgii. Są możliwości skracania liturgii. Jest używany język ukraiński, ponieważ językiem oficjalnym nadal pozostaje język cerkiewno-słowiański. No, oczywiście tym źródłowym w ogóle to jest grecki. To jasna sprawa. Takie reformy, jeżeli tylko dwa zdania powiem, taka próba takiej reformy była w słowackim kościele grecko-katolickim, gdzie przez 12 lat był w użytku taki liturgikon, czyli księga liturgiczna, której nawet zmieniono treść modlitw eucharystycznych wschodnich i Stolica Apostolska zakazała tego używać, a oni się powoływali, ci co to tworzyli, na reformy, że trzeba zrobić reformy po Soborze Watykańskim II. To nie miało nic wspólnego z intencją dekretu o katolickich kościołach wschodnich, bo jest taki dekret Soboru Watykańskiego II, gdzie należy trzymać się tradycji przodków. I dlatego żadnych znacznych reform liturgicznych nie było. Mogę tylko powiedzieć, że na przykład jak komunia wygląda w grecko-katolickim kościele w Polsce, biskupi zarządzili, że używamy drewnianych łyżeczek i udzielamy komunii jednorazową drewnianą łyżeczką ciała i krwi Chrystusa. Bierzemy ciało i krew Chrystusa na łyżeczkę z kielicha do ust. Ta osoba przyjmująca wyciąga łyżeczkę i daje do takiego naczynia, gdzie się daje te łyżeczki, a później te łyżeczki się pali, dlatego one są drewniane. Więc to jest jedyna reforma i nawet zauważyliśmy, że więcej ludzi przystępuje do Komunii Świętej niż wcześniej. Tak. A propos reform, czy może raczej wschodniego tradycjonalizmu, to takie moje wspomnienie, kiedyś byłem na konferencji w Łańcucie, tam jest składnica sztuki cerkiewnej, którą kieruje taki bardzo doświadczony badacz Jarosław Giemza i przyjechali badacze z Polski, z Ukrainy, myśmy tam siedzieli parę dni i tak się zagadaliśmy, że niedziela przyszła, a większość z nich było grekokatolikami, w Łańcucie nie ma cerkwi. No i co? W składnicy byli też księża. Są feloniony, są stichariony. No krótko mówiąc, wszystko co potrzeba. Ale co najciekawsze, w składnicy cerkiewnej jest mnóstwo starodruków z XVII i XVIII wieku, które właściwie się specjalnie nie zmieniły. No, sytuacja niewyobrażalna w przełożeniu na nasze realia, gdzie był sobór. I z tych XVII-wiecznych, ja oczywiście koncelebrowałem, ale ci księża służyli właśnie z tych XVII-wiecznych mszałów, tak jak gdyby były dzisiejsze. To tylko dodam, że ja tak raz miałem na Rusi Zakarpackiej, w okresie wielkanocnym zastępowałem księdza na Wielkanoc i Triduum Paschalne i odpowiadałem z liturgikonu, który miał imprimatur Franca Józefa. Teraz takie pytanie, dwa pytania właściwie podobne bardzo. Czy w przedstawionych naciskach politycznych nie zatraca się duchowość trudna do uchwycenia przez wiernych? Przekazuje się nakazy, zakazy, a prawdziwa wiara? Jak rozumieć nadawanie wymiaru duchowego Unii między władzą kościelną i świecką w Rosji? Czyli właśnie o to, co teraz obserwujemy nawet. Nie, ja powiem, jak wygląda koncepcja relacji państwo-kościół w Rosji. Bo to warto wiedzieć, bo to jest tak naprawdę ta wojna, to jest wojna dwóch cywilizacji, dwóch koncepcji kulturowych. Proszę pamiętać, że to jest system neobizantyjski. W Bizancjum władza pochodzi od Boga. Uzurpator, który obala imperatora, staje się legalnym imperatorem. Dlatego w tym ponad 1000 lat istnienia tego cesarstwa było około 80 przewrotów pałacowych. Nie wszystkie się udały. Ale cesarza można zmienić, ale system pozostaje ten sam. I tutaj no specjalnie mówiłem o tym okresie synodalnym, proszę Państwa, prawda, w Rosji. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że caryca Katarzyna jako pierwsza imperatrica
listach do zachodniej korespondencji pisała o sobie, że jest głową Kościoła, a jej następca Paweł I wprost mówił o sobie, że jest głową Kościoła, bo to był ten system anglikański, mniej więcej, anglikański albo luterański, szwedzki. To co wprowadzono. Paweł I chciał na Wielkanoc odprawiać Eucharystię i mu zabroniono dlatego, że był dwukrotnie żonaty, nie dlatego, że nie miał święceń. Chciał spowiadać dworzan. Kiedy w 1905 roku była propozycja, żeby odnowić urząd patriarchy, to Mikołaj II Romanow się zapytał, a macie kandydata? Nie, nie mamy. A ja mam. Ja. No i się skończyło wtedy. Dopiero patriarcha Tichon został wybrany tuż po rewolucji październikowej na patriarchę, który wnet poszedł oczywiście do aresztu domowego. I dlatego, proszę Państwa, proszę pamiętać, że nawet jak komunizm przyszedł i obalił najpierw monarchię, potem rząd Kiereńskiego, to cerkiew się modliła za tych komunistów, za tych ateistów, bo Bóg tak chce, to jest wola Boga. Demokracja to jest diabelstwo. Co, że człowiek rządzi? To jest bluźnierstwo. I dlatego się trzeba modlić za tę władzę. Ona nas prześladuje, bo Bóg chce nas wypróbować. I dlatego nigdy żaden patriarcha nie przeciwstawi się władzy, bo ona pochodzi od Boga. Zamach na Boga, na rękę, na pomazańca pańskiego? No to nie, no jeżeli chcemy to zrozumieć, to jest dosyć istotny element. Tak tytułem dopowiedzenia. Na tym polegał też fenomen Cerkwi Prawosławnej w Rzeczpospolitej, że prawosławni wierni byli poddanymi nieprawosławnego monarchy. I to jest rzecz niezwykła, bo to jest zupełnie jakby inny model i stąd takie postaci jak Piotr Mochyła, jak Wasyl Ostrocki, wybitni przedstawiciele prawosławia, którzy nie byli strukturalnie związani z władzą cywilną. I stąd ta cerkiew z czasów jagiellońskich to jest absolutny fenomen. A druga uwaga to takie zdanie, które usłyszałem od moich przyjaciół prawosławnych, których opinię bardzo cenię, że dla cerkwi rosyjskiej najchwalebniejszymi czasami były czasy komunizmu, kiedy męczennicy za wiarę, nie dziesiątki, nie setki, nie tysiące, ale dziesiątki tysięcy, prawda, szli do łagrów dlatego, że wyznawali Chrystusa. I ta wiara tak całkowicie ogołocona, tak całkowicie oderwana od wszelkich związków, już nie tylko z władzą, ale z jakąkolwiek ludzką podporą, no, objawiała piękno i głębię chrześcijaństwa. To zdanie paradoksalne jakoś noszę w pamięci. Można by powiedzieć, że taką szansą było, jak tuż po upadku komunizmu, za Aleksego I, zresztą drugiego, przepraszam, mówiło się nawet, to jest nowy patriarcha, może wreszcie się uniezależni od państwa. No i to się nie stało. I ostatnie pytanie, bo cały czas też dotykamy tych struktur, tych wyżyn, władzy, relacje między zwykłymi chrześcijanami, katolicy, grekokatolicy, prawosławni. Jakie są i co może w nich pomóc? Mam zacząć. Prezbiter przed biskupem. Ja może zacznę od anegdotki, którą ojciec profesor na pewno dobrze zna i znają ją wszyscy, którzy znają troszkę Ukrainę. Jeśli państwo tam byli, to jest takie charakterystyczne dla pejzażu Ukrainy, zwłaszcza tej zachodniej, która jest najpobożniejsza, że prawda, przyjeżdżamy do małego miasteczka, a tam się budują trzy cerkwie, prawda? Jedna grecka, druga ukraińska, a trzecia moskiewska. I każda chce być większa i wyższa. No więc anegdotka, jak to rozbił się statek, na którym ocalał tylko jeden Ukrainiec na bezludnej wyspie. A ponieważ był zaradny, więc sobie zbudował chatę, gospodarstwo, ogrodził dom, pobudował tam stodołę, no i pobudował dwie cerkwie. No i tak sobie żył, dopóki nie pomoc jakaś nie przyszła, nie odkryli go, prawda, no więc jest uratowany. On ich oprowadza po tej swojej wyspie, mówi tu moja chata, tu stodoła, tu jedna cerkiew, tu druga. Pytają, no dobrze, ale dlaczego dwie cerkwie zbudowałeś? A bo w tej to ja się modlę, a w tamtej moja noga nie postanie. Tak.
ale to bardzo dobrze odzwierciedla to. Ale wiecie Państwo, właśnie to jest ciekawe. Te prawosławni, którzy do nas przychodzą tutaj do cerkwi grecko-katolickiej, mówią, na Ukrainie w życiu bym nie poszła do cerkwi grecko-katolickiej. Prawda? A w Polsce jak najbardziej, bo wolą iść tu, bo jak idą do kościoła polskiego autokefalicznego, kościoła prawosławnego, to co ich denerwuje? Że nie ma kazania po ukraińsku, że jest albo po jakimś rodzaju rosyjskiego, bo to różnie też wygląda, albo po polsku. Śpiewy są po cerkiewno-słowiańsku z wymową rosyjską, czyli nie czuje się jakby u siebie. Nie? To nie jest jego cerkiew. A tu właśnie to, co mówiłem, jak u mnie na wsi, wszystko jest, jak powinno być. Więc to paradoksalnie tych ludzi zbliżyło. Zbliżyło w tym sensie, prawda? Natomiast oczywiście, że na przykład może być tak, że jak jakaś pani się opiekuje, Ukrainka, Polką i jedzie na przykład ta starsza Polka do spowiedzi, bo ją na przykład syn zawozi, to ona mówi, ta Ukrainka, no to co, no to jak moja pani poszła do spowiedzi, to ja pójdę też do spowiedzi, a co? I czasami tak jest, że właśnie, że przychodzą wtedy do spowiedzi też do... Mówił, u polskiego księdza się spowiadałam. To nie wiem, czy to grzech jest, czy nie. Mówię, nie, to można się spowiadać u polskiego księdza. A to dobrze, a to dobrze. Nie? Także to też się właśnie to jest... Ja myślę, że wiecie Państwo, co też dla nas jest ważne. To jest troszkę poza pytanie, ale dla nas jest ważne. Że paradoksalnie to może i dobrze, że najpierw przyjechała taka fala Ukraińców na zarobitki, jak oni mówią, prawda? Do pracy, za pracą. Bo teraz jak przychodzą ci uchodźcy, my już tych Ukraińców trochę znamy. My już osłuchaliśmy się z językiem ukraińskim na ulicach. A poza tym wiecie, jak oni pomagają? Ja na metrze Wilanowska jadę na Domaniewską, gdzie właśnie mamy parafię. Patrzę, jacyś tacy Ukraińcy wychodzą, rodzina, widać, że nic nie wiedzą, biedni. Od razu nasze parafianki do nich biegną. Czy możemy wam pomóc? Gdzie chcecie się dostać? A to tu, ten autobus to tu, stąd pojedzie. Potem mówię, no widzę, pomagacie. Mówię, pewno, że pomagamy, proszę ojca. Ja też taka byłam kiedyś. Przyjechałam, nic nie widziałam. Przecież oni nie czytają alfabetu łacińskiego biegle. Tak jak my cyrylicy często nie czytamy. To nie jest tak, my myślimy sobie, że wszyscy na świecie alfabet łaciński tak dobrze znają, prawda? Jak my. I to są pewne bardzo pozytywne ruchy. Tak samo w tym pojednaniu, o którym ksiądz biskup był, polsko-ukraińskim, Wołyń i te sprawy. Ja myślę tak, te dzieci, które przybywają na naszą ziemię, małe ukraińskie dzieci, a dzieci z wojny najwięcej pamiętają, będą pamiętać, kto zrzucał na nich bomby, a kto ich ratował. I to zrobi więcej niż jakiekolwiek nasze konferencje, słowa, bo miłość się bardziej zasadza na czynach niż na słowach, jak zresztą mówi święty Ignacy Loyola. Jeśli można jeszcze dopowiedzieć. Dziękuję za te słowa, ojcze, bo właśnie to, co powiem, to jest tylko... ale to powiem może banał, ale pewnie nigdy dość, że to, co teraz przeżywamy, proszę Państwa, w perspektywie naszych dziejów, przez tą biedną Ukrainę spłynęło tyle krwi, i tyle bratobójczych walk z Rosją, z Turkami, z Polską, że to, co się teraz dzieje, jest absolutnym cudem. To jest kairos, proszę Państwa. I cuda nie trwają długo. Przyjdzie zmęczenie, przyjdą kryzysy, będą robić swoje agenci. To wszystko będzie. Natomiast myślę, że żeby tego czasu właśnie, który przeżywamy, jakoś żeby jak najlepiej go przeżyć. Bardzo, bardzo dziękujemy. I przekazuję głos księdzu rektorowi. Myślę, że te oklaski wyrażają jakąś naszą wdzięczność dla księdza biskupa i dla ojca profesora. Myślę, że też te wykłady nam dzisiaj trochę poszerzyły horyzont i naszą wyobraźnię. To jest duże wydarzenie, ale myślę, że to jest początkujące wydarzenie. Dlaczego? Bo my jesteśmy jakoś historycznie dzisiaj przygotowani przez prelegentów, ale życie jest trochę bogatsze ze względu na to, że te dzieci, które przyjechały, idą do szkoły. I katecheci się pytają, chcesz chodzić na lekcje religii? Nie wiem. Jesteś prawosławnym? Nie wiem.
Widzicie to, co na początku powiedziałem, jak posługiwać, żeby nie urazić kogoś, kto już został skaleczony, jest wielkim problemem dzisiaj dla nas. My wszystko wiemy, historycznie można sobie to wszystko wyjaśnić, ale ta wrażliwość, która jest w nas, myślę, że wiedza nam pomoże trochę uruchomić wrażliwość wobec drugiego człowieka, który wie, że tak jak go nauczy, albo w ogóle nigdy nie chodził do cerkwi. I pytanie, czy ty jesteś prawosławnym? Zakładamy, że tak. No niekoniecznie. Są też przestrzenie ludzi, którzy w ogóle w niczym nie uczestniczą, w żadnym rycie, w żadnym obrządku. I znaleźli się raptem ze względu na wojnę. Dlatego też uważam, że te dzisiejsze wykłady, ta duchowość dla Warszawy jest w ogóle początkiem pewnego procesu poznawania drugiego człowieka i co więcej pomocy temu człowiekowi tak, żeby go zachować w tych korzeniach, w tej tradycji, w której po prostu się urodził i rośnie. To jest jakieś wyzwanie dla nas. Ale za to, co dzisiaj się wydarzyło, bardzo księdzu biskupowi i ojcu dziękujemy i dziękuję też siostrze za przewodniczenie temu wydarzeniu. Dziękuję bardzo. Jeśli pozwolicie, jeszcze dwa słowa przed modlitwą. Następna duchowość dla Warszawy będzie 6 maja, tylko godzinę wcześniej o godzinie 18. Dlaczego tak? Dlatego, że Akademia Katolicka w Warszawie w tym roku organizuje po raz pierwszy festiwal teologii w Warszawie. I ten festiwal potrwa od 5 do 8. I 5 w czwartek będzie debata dla naukowców, dla profesorów. Będą programy wywieszone, jeśli Państwo będą uważali za słuszne, to bardzo proszę. Ale wieczorem o godzinie 19:30 tu w kościele przy świętej Anny obok będzie koncert Mocni w Duchu, więc modlitwa uwielbienia, może źle powiedziałem, koncert, modlitwa uwielbienia, na którą też zapraszamy. A w piątek właśnie będziemy mieć dla siebie, jako duchowość do Warszawy, taki temat, jak się modlić. Krótki przewodnik po modlitwie. I po 1,5 godziny, jeśli ktoś będzie chciał przejść u ojców jezuitów, tu u Matki Boskiej Łaskawej, tam odbędzie się koncert Artyści dla Boga. Muzyki poważnej, recytacji tekstu. A w sobotę odbędą się też tutaj wykłady, które będą dotykać, jak przekazywać wiarę dzieciom w rodzinie. I drugi temat, bardzo ważny, dyskusja youtuberów, a mianowicie, czy mass media, YouTube, Facebook pomaga nam głosić Ewangelię, co jest plusem, co minusem. Natomiast w niedzielę Akademia Katolicka w Warszawie będzie miała mszę świętą o 9 w kościele Świętego Krzyża, na którą zapraszam jako mszę modlitewną, a później pojedziemy na Jasną Górę po to, żeby tam wieczorem być na apelu jasnogórskim i wcześniej być też na mszy świętej o godzinie 20. To tyle co do duchowości Warszawy. Podam tylko jeszcze jedną rzecz, która myślę, że warto ją może powiedzieć. Ona nie wpisuje się w ten świat duchowości dla Warszawy, a mianowicie 6 kwietnia, to jest środa, też o 18, a więc nie o 19, odbędzie się tu spotkanie, jak mi jest niezręcznie powiedzieć, ale wokół takich dwóch moich książek podarował mi ktoś okulary i tomiku poezji, który się ukaże, i sezon na życie esejów z muzyką kwartetu, trochę muzyki klasycznej i z recytacją, i będzie pan Bryli, ksiądz Szymik, więc jeśli ktoś by zechciał, a po prostu w ogóle się nudził, a chciałby w Wielkim Poście nie tylko rekolekcji posłuchać, ale takich słów, które no właśnie spadają z parasola do serca, to nie takie rekolekcje, ale coś dla duszy. Jeśli się ktoś ma duszę, to 6 kwietnia na godzinę 18 zapraszam. Ksiądz biskup chciał sprawdzić, kto ma duszę, więc bardzo proszę. Czuję wewnętrznie, że jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo myśmy mówili o Ukrainie i o relacjach Polski i Ukrainy, ale cały czas też myślę o Rosji i chciałbym to ująć jak najkrócej, żebyśmy umieli odróżniać politykę, która jest taka, jaka jest. Wojna wszystko stawia w opozycji czarno-białe i
nigdy dość potępienia tego, co się dzieje, ale żebyśmy umieli odróżniać warstwę polityki i warstwę kultury, bo to są zupełnie różne rzeczy. Proszę Państwa, język Putina i język Puszkina to są dwa zupełnie różne języki i nie należy tego mylić, bo często tak jest, że zwłaszcza w sytuacji wojennej jesteśmy skłonni potępiać, słusznie zresztą, agresora i zbrodniarza z tym wszystkim, co jest trwałe, prawda? A tu jest Rublow, tu jest Dostojewski, tu jest Czajkowski, Musorski, tu jest cała wielka kultura i nie trzeba tych dwóch rzeczy łączyć.